Lee Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now, that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you, then? Started all them troubles on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams of two, move! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridger, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magret. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale na kanale. I tym razem przeskakujemy z archaicznego niemalże 2004 roku i Medal of Honor. Przeskakujemy sobie do Battlefielda 5, gdzie będziemy sobie pogrywać taki, powiedzmy, let's play. Coś w stylu takich po prostu odcinków podzielonych na rozgrywkę. Są rozgrywki podzielone na odcinki. I będę sobie tutaj powolutku sobie komentował to, co się tutaj działo. Taki właśnie będzie to let's play. Ja tu nie planuję rozwijać żadnych tam wątków historycznych, bo i zadania nie są zbyt historyczne, także po prostu będziemy sobie tutaj komentować to, co się dzieje w kampanii single player, bo jeżeli chodzi o multi, to ja na Battlefieldzie jestem cienki. No ogólnie ze strzelankami nie mam już do czynienia długie lata, bo siedzę w WoWsie praktycznie, także to będzie taki tam drobny przerywnik między wszystkimi materiałami, które będą się pojawiały z World of Warships. Pierwszy odcinek będzie miał około tam 18 minut łącznie. Podzielę sobie tę kampanię właśnie tak jakoś tam na odcinki. To jest odcinek pierwszy. Widzimy tutaj już kolosalny przeskok, jeżeli chodzi o grafikę. No, to jest niemalże 20 lat, tam 18 czy 16 lat różnicy między Medal of Honor a tym, że właśnie tutaj oglądanym Battlefieldem 5. Więc zobaczymy, jak się robi kampanię, bo słyszałem, że jest ona dosyć toporna, prosta i niezbyt interesująca, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Po prostu będziemy sobie tutaj biegać, strzelać, robić rzeczy i komentować, co się tutaj dzieje. To jest pierwsza misja, do jakiej wrzuca nas Battlefield 5. Jesteśmy tutaj teoretycznie w jednostkach brytyjskich, ale zauważyłem, że na mundurach, przynajmniej w tym intro, które oglądaliśmy, taką scenę z więzienia, ten pan, który biegnie przed nami, nie miał żadnych oznaczeń praktycznie. Także będziemy sobie tutaj teoretycznie pod flagą brytyjską na razie walczyć, mimo że ta część kampanii nazywa się pod flagą niczyją. I zobaczymy, co sobie tutaj będzie można zdziałać. To jest taka część bardziej skradankowa, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało w moim wykonaniu. Ja postaram się aż tak dużo nie klekotać, żeby tutaj jednak coś z tej rozgrywki się przedarło do waszych uszu, a nie tylko moje nawijanie, bo to będę sobie tak grał turystycznie. No jak mówiłem już, w FPS nie grałem już bardzo długo, w związku z czym też moje obycie z tym gatunkiem jest bardzo słabe. Ustawiłem sobie poziom trudności na łatwy, bo nie będę się tutaj jakoś szczególnie nadwyrężał, żeby przejść jakiekolwiek etapy. Po prostu chcę się pobawić i wam pokazać w międzyczasie właśnie taki przerywniczek, który będzie zapełniał czas na kanale, kiedy WoWsa nie będzie. Przy czym nadal World of Warships będzie głównym tematem, więc spokojnie. Piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory?
There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them there. Yeah, right, do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. No i dobra, jak na zadanie składankowe to zaczyna się dosyć głośno, biorąc pod uwagę to uzbrojenie, jakie mamy. Mamy Thompsona i chyba Colta, nie pamiętam co to dokładnie była za broń, bo długo jej nie używałem. To jest Colt? No i tutaj powolutku będziemy próbowali te zadania wykonać. Mamy pierwsze informacje, bo to wiadomo, że misja pierwsza, więc musi nas trochę wprowadzić. Początek nie jest zbyt trudny. Tutaj mamy tylko czterech przeciwników i dopiero później będę starał się jakoś ich tam wyeliminować w miarę sensownie. Można tutaj oczywiście robić to całkowicie skradankowo, podejść, zasadzić kosę i pójść dalej. Możemy się tutaj rozejrzeć jeszcze. Gra nam podpowiada o punkcie obserwacyjnym. Mamy tam jeszcze jednego żołnierza, więc ich tutaj jest nie aż tak dużo, czterech tylko, także spokojnie powinniśmy to ogarnąć. Jeden stoi przy alarmie. Dobrze byłoby ten alarm rozbroić, bo ich się potem zrobi więcej, jak nie zrobimy tego jak trzeba. Niestety nie mam nic z tłumikiem na chwilę obecną, także muszę zrobić trochę zamieszania. Tak, to chyba Colt. Zaciekawiło mnie trochę to, że ten wskaźnik, który był dostępny wcześniej tylko w trybach multiplayerowych, jest dostępny tutaj w singlu. I ja, jak widzicie, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby w FPS-ie przykładać broń do oka, bo obecnie to jest standard w grach tego typu, a ja największej w FPS-y to grałem w Counter-Strike'a, a tam takiej opcji nie było, więc strzelało się, że tak powiem, z biodra po prostu. No i będziemy tutaj starali się wykonać zadanie. Na razie mamy pierwsze spotkanie z wrogiem zaliczone. Będziemy się kierować w stronę hangaru, gdzie są samoloty do wysadzenia bombami, o których była mowa na początku. Zadziwia mnie trochę swoboda, z jaką można się tu po mapie poruszać. Troszeczkę to jest przerażające momentami. Ale z tego, co gdzieś tam czytałem, jeżeli chodzi o recenzję tej kampanii, no to, że właśnie po prostu przerobione mapy multiplayerowe tak, żeby dało się na nich zagrać misje singlowe. Czy tak faktycznie jest? Nie wiem, bo na razie na multiplayer się nie wybieram. Po prostu jestem za cienki, żeby tam cokolwiek sensownego zdziałać, bo wiadomo, kilka lat bez FPS-ów robi swoje. Tutaj ominąłem sobie kilku przeciwników i pędzimy dalej, żeby... O, tutaj był przeskok, bo jednak to pierwsze podejście się nie udało. Myślałem, że jakoś rozsądnie to pociąłem, także niestety jednak nie, bo ja to już zagrałem. Ja to po prostu teraz komentuję dla was i z wami sobie tutaj będę gadał. Mam nadzieję, że w komentarzach też się odezwiecie, czy wam się taki pomysł na pokazywanie tej gry podoba, bo ja tutaj nie zamierzam właśnie przesuwać całego ciężaru kanału z WoWsa na inne gry, po prostu to będzie taki przerywnik i pozwolę sobie tutaj czasami coś wrzucić z tego Battlefielda, przynajmniej na razie. Potem pomyślimy jeszcze o innych produkcjach. No i tutaj się szybko wgramoliliśmy na górę. I tu mamy piękną rzecz. Karabin snajperski z tłumikiem do tego. Więc wymieniamy tutaj to, co mamy obecnie w rękach. Bierzemy sobie snajpereczkę. Graficznie wygląda naprawdę bardzo fajnie. I idziemy zacząć tłuc przeciwnika. Niestety tylko 10 pocisków mamy w zapasie, także nie jest to dużo. Ale swoją drogą, czy takie uzbrojenie miało tłumiki? Już druga sprawa, że Thompson ma kolimator z tego, co widzę. To już w ogóle, czy to faktycznie takie rzeczy były w tamtym czasie? No i kojarzę, że raczej nie. Aż ekspertem od historii nie jestem. Ale wydaje mi się, że tego typu udogodnienia były dopiero niedawno wprowadzane. I raczej nie w czasie II wojny światowej. Tutaj mamy ponownie karabin snajperski, ale tym razem bez tłumika. A w sytuacji, kiedy tych przeciwników tu jest całkiem sporo, to zależy mi na tym właśnie, żeby w miarę szybko się ich pozbyć. W jak największej ilości i bez ściągania na siebie uwagi. No, tu już nas znaleźli. Także zaraz zacznie się jadka, bo powiem szczerze, nie ma ich tu niby dużo, ale no na jednego to jest jednak zdecydowanie za wiele i będziemy szukać rozwiązania, jak się do tego hangaru tam dostać. Na szczęście jeden zastrzelony nie ściągnął na nas za bardzo uwagi. O dziwo. Tu gdzieś słychać drugiego. No jest. A
amunicję zdobywamy w dosyć niewielkich ilościach, także to jest problem. Myślałem, że może z wykorzystaniem tego działka będę w stanie coś tam postrzelać na dół, ale niestety kąty tutaj nieodpowiednie są i nie można tam... No, już się zaczyna ostrzał, więc zobaczcie, jaka tutaj będzie zmiana taktyki. Najpierw próbowałem po cichutku, trochę z daleka, żeby przeciwnika wydziesiątkować jak najbardziej, dopóki nie zacznę otwartego starcia, ale no niestety idzie jak idzie. Też dosyć irytujące jest to, że dopóki nie wyłączymy spojrzenia przez lunetę, ten karabin nam się nie przeładowuje, nie ma tak automatycznie, że wystrzał od razu jest przeładowanie. Tylko jednak trzeba to zrobić ręcznie, trzeba po prostu wyjść z widoku lunety i przejść do standardowego. No, moje FPS-owe przygody. Znaczy może to nie jest kolimator dokładnie, ale dosyć podobnie wygląda, biorąc pod uwagę to, jak są ustawione te przyrządy celownicze. No i zobaczcie, zaczęli się trochę tam gromadzić na dole przeciwnicy, więc to co magecik robi? Magecik wjeżdża. Raczej nie było takim zamysłem twórców, żeby tą misję przechodzić w ten sposób, ale jak widzicie, dało się to zrobić, co za chwilę zresztą zobaczycie, nie od razu. Muszę wejść do hangaru, to jest mój główny cel w tym zadaniu. I jeżeli nie jestem w stanie wystrzelać z daleka przeciwnika bez jakichś tam większych obrażeń, no to bijemy w szlaban i powolutku parkujemy w miejscu, gdzie będzie blisko do wejścia. Tak zrobi się niebezpiecznie, bo tych przeciwników będzie dużo. No, wysiadamy. No i widzicie, przyzwyczajenie takie, żeby strzelać z biodra. Nie z celownika, tylko z biodra. W takim przypadku celność tutaj jest, no, nikła niestety. Dodatkowo tutaj rolę takich mini-bossów pełnią żołnierze z miotaczami ognia, czego nie wiedziałem wcześniej, bo widzicie, że o, gościu jest z gwiazdkami, dostał banie i dalej żyje. Ostatni magazynek. Podpaliłem się. Widać, że to jest na łatwym ustawione, bo widzicie, że jednak takie starcie z trzema przeciwnikami dodatkowo po wybuchu jestem w stanie przeżyć. Także tutaj szybciutko do hangaru i zaraz będziemy się zbliżać powoli do... epicentrum zniszczenia tutaj w tej misji. Mamy wysadzić samolot. Więc podkładamy ładunek i czekamy dalej na rozwój sytuacji. Jest amunicja, to jest kluczowy zasób. No tutaj mignął gościu przez drzwi. Wyglądamy niezbyt intensywnie, bo o, tutaj całe szczęście zaczęły eksplodować samoloty. O dziwo, nie zostałem ranny. Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? You can't. Because what the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. No, teksty akurat nie najgorsze są, powiem szczerze. No i taka filmowa widowiskowość całego zajścia. Także tutaj przeciwnicy, których nie wystrzelałem, zaczynają się mścić na nas i robi się ich tutaj dużo. Ale całe szczęście mamy tutaj ustawiony karabin maszynowy, więc warto skorzystać. I będziemy pędzić zaraz dalej rozgrywać sytuację. Karabin się może zagrzać, więc to jest limit. Jest też limit amunicji, bo 440 pocisków. I lecą samoloty, których niestety wysadzić się nie udało. Dobra, położył się. Niech sobie odpocznie, my pędzimy tam do stanowiska przeciwlotniczego. To jest pierwsza misja, także nie ma też jakichś specjalnych fajerwerków, ale powiem wam szczerze, że w następnym odcinku będzie lepiej. No, nie wysiedli, na szczęście zareagowali troszeczkę za późno.
No, taka sytuacja w innej grze FPS też byłby zgon. Nawet tutaj, na nieco wyższym poziomie trudności, na normalnym nawet, to byłby zgon. A tutaj udało się jakoś tam fartem przeżyć jeszcze przy wsparciu tego naszego pomagiera. 30 HP zostało i lecimy z powrotem do udziału w walce. Ale powiem szczerze, zmniejszyłem ten poziom trudności, no bo jestem, no, dziadkiem, jeżeli chodzi o FPS-y, bo dawno nie grałem, więc wolałem po prostu sobie trochę uprościć, żeby jednak jakoś tam tą fabułę i akcję pchać do przodu, a nie ginąć w tym samym miejscu 15 razy, żeby coś wam pokazać. Jak opanuję jakieś tam podstawy, jeżeli chodzi o Battlefielda 5, to możliwe, że czasami na streamie w dniach, kiedy nie będzie WoWsa, ten BF się pojawi i będziemy mogli sobie pograć online, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Przy czym od razu informuję, że to nie będzie jakieś wyjątkowe granie z mojej strony. Jakie beczuły kręci gościu. Trafiony. Czy ten trzeci samolot też był zestrzelony? Chyba też. No i odjazd w kierunku zachodzącego słońca. Finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Stand there staring at me. Move. Go. No i drugą akcję, szanowni państwo, będziecie mogli sobie zobaczyć w kolejnym odcinku przy kolejnej okazji. Także z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.